Koszt utrzymania oddziału oszacowany został na 1,5 miliona złotych rocznie. Dzięki zaangażowaniu prezydenta Wałbrzycha udało się podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 1,5 miliona rocznego kontraktu, który przychodzi do Wałbrzycha ekstra. Znaczy nigdy go tu nie było. Nikomu nie zabraliśmy, nikomu, żadnemu z oddziałowi tego nie ujęliśmy. Na detoksykację przychodzi dodatkowe 1,5 miliona. Jest zatrudnienie, a przede wszystkim jest opieka nad pacjentami. Co to oznacza? To oznacza, że na oddziale psychiatrycznym, ogólnopsychiatrycznym, zwolnią się łóżka dla pacjentów, którzy po prostu nie są związani z chorobą alkoholową czy uzależnieniem. Oddział liczy 25 miejsc, dzięki czemu uda się odciążyć oddział psychiatryczny, na którym dotychczas przebywali pacjenci skierowani na detoks alkoholowy. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że choroba alkoholowa jest chorobą dotykającą nie tylko samego pacjenta, ale także jego rodziny, jest problemem społecznym. I tak naprawdę proces leczenia i terapii jest długofalowy. Ten oddział jest oddziałem, który rozpoczyna tą terapię. Do tej pory, kiedy chcieliśmy zapewnić pacjentowi z alkoholowym zespołem abstynencyjnym wysokospecjalistyczne leczenie, musieliśmy skierować go do Złotoryi, do Wrocławia, do Lubiąża, do Bolesławca. Część tych pacjentów trafiała na oddział psychiatryczny. I tak jak panowie zauważyli, blokowali miejsca, na których można było leczyć pacjentów z chorobami psychicznymi. Leczenie odtruwające ma na celu przede wszystkim usunięcie z organizmu alkoholika toksyn nagromadzonych w wyniku nadużywania alkoholu. Proces ten, nazywany niekiedy również odtruciem alkoholowym, pozwala na przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej, a także na uzupełnienie jonów potasu, sodu oraz magnezu. Przyjmujemy pacjentów, którzy przestali pić po dłuższym ciągu spożywania alkoholu i pojawiły się u nich objawy zespołu abstynencyjnego. Takie najbardziej widowiskowe to drżenie rąk, drżenie ciała, poty, niepokój, bezsenność. Jesteśmy też przygotowani do przyjmowania pacjentów z majaczeniem alkoholowym, tym słynnym delirium tremens, kiedy to człowiek, który zaprzestał picia alkoholu, zaczyna halucynować, tracić kontakt z rzeczywistością. Jesteśmy gotowi udzielić tym pacjentom specjalistycznej, fachowej pomocy po to, żeby doszli do zdrowia w warunkach zapewniających im brak ciężkich powikłań. Pacjent przyjęty na oddział zostaje na nim od 5 do 7 dni. Po zakończeniu detoksu alkoholowego pacjent zostaje zmotywowany do rozpoczęcia leczenia terapeutycznego. Bardzo kluczowym słowem jest deklaratywność pacjenta chęci powrotu do zdrowia. Jeśli tej deklaracji nie ma, nie możemy zmusić kogoś do leczenia zespołu alkoholowego, ale nie możemy go zmusić do leczenia uzależnienia. W momencie, kiedy pacjent trafia zazwyczaj do nas, do szpitalnego oddziału ratunkowego, no nie ukrywajmy, są to pacjenci, którzy czasami mają towarzyszące schorzenia. Począwszy od urazów, skończywszy na schorzeniach metabolicznych i jeśli rzeczywiście ten poziom alkoholu jest powyżej przyjętej przez nas granicy i wymaga ten pacjent pewnego wyrównania stanu ogólnego, to on pozostaje pod opieką naszego szpitala. Natomiast wówczas mamy tą możliwość, czy to z oddziału wewnętrznego, czy z oddziałów zajmujących się urazem, przekazania tego pacjenta po uzyskaniu właściwego poziomu alkoholu do oddziału tutejszego. Jeśli oczywiście pacjent wyrazi, powtarzam, wyrazi taką wolę. Ważne jest to, aby pacjent, który decyduje się na leczenie, był trzeźwy. Dopuszczalna dawka alkoholu we krwi to 1 promil. Osoby trafiające do szpitala w stanie upojenia alkoholowego będą obsługiwane tak jak dotychczas, bezpośrednio na szpitalnym oddziale ratunkowym.